Welcome. I will come to you. Special cut for you, okay? Okay. Put your sunglasses also. Czyli to jest ta słynna knajpa. Like this, I can see you, okay? Okay. Yo. Z Fataha Królestwo Szotów. No, nieźle. Witam serdecznie, ja nazywam się Mini Mike, a dzisiaj będziemy jeść kolację u Nasreta, tak zwanego pana, który... Ciężko by powiedzieć, co mnie najbardziej motywuje, wiesz, to zależy mi od dnia. Macha solo, mam nadzieję, że go dzisiaj spotkamy, bo kupiłem sobie specjalnie okulary od niego, żeby się z nim zrobić zdjęcie. Dzięki, Agulfucie. A teraz zapraszam do stołu. To jest kakaty? Możliwe, no. Tak. Jak jechaliśmy tutaj, to wjeżdżaliśmy z boku, nie? Z innej ulicy i czuć po prostu tego grilla, nie? No, pięknie pachnie, ja mi coś przekąsił, nie mówię, że nie. Patrz, że chłop ma sygnet ze sobą nawet. No, zabrałem alkohol. Znaczy, to są tylko złote rzeczy, więc na pewno jest karta, która za chwilę będzie, w której są nie tylko złote, nie? This is the minibus. Ah, okay. You can stand by your camera. Okay. Then you can see everything. Maybe would you like some water first? Yes, please. Still water or sparkling water? For me, sparkling. Sparkling? Still and sparkling. Thank you so much. Ale czekajcie, jakie tam są ceny? Bo oni mówią, że jeden ten dihram to złotówkę kosztuje, tak? Czy mi się myli? To strasznie droga ta knajpa. Nie działa. Obstawiamy, ile ta kolacja będzie nas dzisiaj kosztować. Ile chcesz, Mike? To, ja nie kumam. To ja może źle, bo oni sobie przeliczają. No to jakby było przelicznik złotówka, no to... to po chuj by przeliczali. Czekajcie. Tak. Jeden dihram równa się 1,01. To po chuj oni przeliczają na telefonie. Jak jechaliśmy tutaj, to wjeżdżaliśmy z boku, nie? Z innej ulicy i czuć po prostu tego grilla, nie? No, pięknie pachnie, ja mi coś przekąsił, nie mówię, że nie. Patrz, że chłop ma sygnet ze sobą nawet. No, zabrałem alkohol. Znaczy, to są tylko złote rzeczy, więc na pewno jest... Czeski, który posługuje się perfect English. I on jest w stanie załatwić swoim językiem wszystko. O, jest tam, posypał solą. Prawda, nie no. On to kocha. Nagrałem. On to kocha robić tak jak ja, kocha by robić drinki ludziom. To jest taka... To jest... Nie, mamy dzisiaj listę filmów do obejrzenia. Praca, którą kocha. Na razie nam wyszło 8 tysięcy, jeszcze nie zamówiliśmy napojów, więc... Zajmij przy wodzie, może jest gdzieś. Michael, zobacz sobie, co chciałbyś do picia, nie? Ale ja nie mogę alkoholu. No, to nie są z alkoholem wszystkie. Oglądałem kiedyś, jak wygląda wydruk z kasy tutaj. Że podsumuje dnia. Tak, to nas zaczyna tutaj i wychodzi i schodzi po schodach na dół, nie? I ma podsumowanie dnia. Czy wiecie, cokolwiek powiem, to będzie, że zazdroszczę, bo ja wiem, że ich fani będą pisali, o, Wardenga zazdrości. Powiem wam coś, ja też mam pieniądze. Naprawdę mam pieniądze. Nie żyje mi się, kurwa, źle. Ale ja mam jakieś inne priorytety w życiu. W sensie, zawsze gardziłem ludźmi, którzy się chwalili hajsem. A mam wrażenie, że od pewnego czasu... I to luz. Tutaj się nie chwalę, tutaj nic nie mam do tej fusialki, nic nie mam do wujka Lukiego, nie? Chcą sobie zjeść w drugiej knajpie, w spoko, niech sobie jedzą. Ale już te, wiesz, sygnet, kurwa, że... Nie, to jest kurwa, masz tam herb rodu i jesteś po prostu, że to jest twój ród i chcesz pokazać, że jesteś z tego słynnego rodu? No chyba kurwa nie. Więc nie wiem. Okej, no biżuteria. Ale uważam, że to jednak jest takie, żeby pokazać się trochę. Że tutaj wychodzi gdzieś ta słoma z butów. Moje zdanie, to ale ja wiem, że tutaj uznacie zaraz, że no zazdrości ten Wardenga, no zazdrości. No niechaj i tak będzie. Niechaj tak będzie. Ja mam pieniądze, ale ja serek waniliowy jem. Może nie wiecie.
Pozycji. Ciekawe, czy będzie dobre. Może być tak, że będą średnie te styki. Nie, byli moi znajomi tutaj i właśnie tutaj mieszka jest bardzo dobre. Tak? Że naprawdę jest klasa, chapeau bas, creme de la creme. Chapeau. Thank you, sir. Cappuccino. Cappuccino. Wiecie, też takie pytanie, nie? Czy oni zazwyczaj jak jedzą coś w Warszawie w knajpie, czy tam w Krakowie, to też robią vloga całego z tego, że jedzą w knajpie? Chyba nie. Więc czemu teraz chwalą się tym? Bo droga knajpa. Więc uważam, że to jest jednak nowe bogactwo tak zwane. Ja tak nazywam. Bo są ludzie, którzy się dorabiają i oni kurwa tak ten, luz. A najgorsi to są ci, co trochę się dorobili i już kurwa... Ja mam zaraz puszczę taki film, który będzie kwintesencją. Będzie creme de la creme. Tego co mówię. To jest o takich dwóch Polakach, co siedzą nad basenem i... I co? Macie to w domu? Bo nas stać. Zaraz wam puszczę. Krcini! O, serduszko. One. One sugar, one kilogram. Znaczy całkowicie inne cappuccino niż zawsze piłem, bo nie jest delikatne, jest strasznie hardkorowe, ale niesamowicie dobra kawa. Taka, że nie jest kwaśna, a jest strasznie mocna, a często jest tak, że są przepalone te kawy, nie? Że wiecie, że jest po prostu zawysoka temperatura i jest przepalona, także chyba dobry ekspres. Zobaczcie czat, nie? Pierdolisz farmazoni, ekipa najlepsza! A wiecie? A ja się nie przejmuję komentarzami w internecie. A więc on by chciał. On by chciał usiąść z nim sobie, wiesz, w takim zadymionym pomieszczeniu, oni we dwóch, znać jego język i mówić... Nie, ten iceberg polskiego YouTube'a to długo trwa. Is this for Instagram or YouTube? It's for YouTube. Tak, yeah, YouTube. Yeah, yeah. Because... All of you from Poland, yeah? Can you show me your profile on Instagram? Yeah. Mateusz. Yeah. Nice. Nice to meet you. No i tak właśnie wymieniłem się z panem Fargatem na Instagramie. Nice. Fargat? Yes. Okay. No problem. Jak uszczęśliwić człowieka. Tak właśnie wyglądają te steki, które są później... Film z poparzeniem? To mi YouTube chyba zdjął, ale nie wiem czy zdjął. Taki prank. Bo YouTube mi zdejmuje pranki raz na jakiś czas. Gandalfa mi zdjął YouTube. Obzłacane złote. Tu mamy piękną wołowinkę. No i chyba tu mamy wszystko. O, tu mamy jednego chyba z gotowców takiego, który się tam znajduje. Restauracja chyba na najwyższym poziomie, nie? Wyższa ode mnie, to znaczy. Fajnie się to prezentuje. Ja idę do stolika i zaraz się widzimy przy stole. Chcesz spróbować, Michael? Nie. Jak już rękę, jak już rękę dam. Hello. Is the boss. Welcome. I will come to you. Special cut for you, okay? Okay. Your sunglasses also. Czyli to jest ta słynna knajpa. Okay. Like this. I come to you, okay? Okay. Nice. Wow, my god. Spokojnie. Widzę, że nie... O, patrz, biedny Michael. Czemu on ma okulary już założone? O chuj tu chodzi. Mówię, do tamten ma taki wizerunek, ale czemu Michael? Chyba, że też, że lubi go, nie wiem. Jest, już jest dobrze. A nie wiem, czy czasem się z nim nie mogę iść na wieczór, bo powiedział, że specjalnie do ciebie przyjdzie. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czy chodziło o steki. Tak. O, yeah. Bro. Oh my god. Nice. Yes. Wow. Ten gość to musi być kurwa znudzony już, nie? Bo przychodzą do niego co chwila z goście i on tylko kroi im to mięso,
i posypuje solą i on się chyba tak wybił tak ostro, hardkorowo na Vinesach, z tego co pamiętam, kilka lat temu. Później też na Instagramie. To się stało takim memem swego czasu i mu tak strasznie Instagram wystrzelił. On tam ma z kilkadziesiąt milionów followersów. I chyba, no, przychodzą do niego przeróżne osoby. Był nawet ten z Wenezueli dyktator. Mówię dobrze, Wenezuela. Tak. Tak, zazdroszczę kaski. Zazdroszczę, że jedzą w knajpie, ja nie jem mięsa. Dzięki, Ula. Nie, no spoko, nie? Tutaj ja nie... Nie no, jakby kumam, czemu nagrywają tą knajpę, co wcześniej się dziwiłem, no bo to jest ta słynna knajpa jakaś i ten gość jest słynny, więc no to tak jakby nagrywali... Mike się prawdopodobnie tak cieszy, jak lubi gościa, a widać, że lubi, tak jak na przykład by się cieszył Freeze, jakby nagrał z tym, z Loganem, czy wspólny odcinek jakiś, nie? Dzięki, Krasnoludek. Nie bardzo. Wow. Co tutaj? No dobra, trochę przyskipuję, bo tu jest krojenie mięsa ciągle. Brawo. Masakra. Wow. Coś niesamowitego. Ale też nie do końca kumam, nie? Przyznaję się, że nie kumam do końca, że tych pochwał, że zajebiście, kurwa, zajebiście pokrojone, kurwa, jak ty pokroisz, to nikt tak nie pokroi. Nie do końca kumam, ale okej. Okay. Ja się nie znam na krojeniu mięsa, nie? Może gość zajebiście kroi, ja nie wiem. Więc nie rozumiem. Może zajebiście soli, nie wiem, ja bym tak nie posolił. Ja czasem potrafię ryż zasolić, albo za mało osolić. Więc nie wiem. No moi kochani, w takim razie tak wyglądał pokaz pana Nostreta, a ja wam życzę smacznego. Dzięki. To wygląda mocarnie. Naprawdę. Ile by tego pokazał, widzicie, strasznie dużo. Michael. Mam zajebistą fotkę, jak Michael robi. No. O Jezu. May I have your plate, please? Thank you so much. Ja już sobie wziąłem chyba. Teraz biorę się za jedzenie. Dawaj, szybki test smaku. To jest szybki test smaku już. Złotego posmakowałem, jest przepyszny. No, złoty jest masakryczny, ale naprawdę wszystkie są bardzo dobre. Bardzo dobry jest. No. Dzięki, Koks. Dzięki, Koks. Wiesz, Koks, jak to jest. Czemu ja mam słomę w butach? Bo człowieka ze wsi wyciągniesz, ale wsi z człowieka to już nigdy. Wieś zawsze w moim sercu. Z dumą. Oni mają to jakieś lepsze grille chyba. A jak to jest zrobione, że on się nie ciągnie, bo się rozpływa cały? On się rozpływa totalnie. Serio? Przepyszny. Dobra. Jak? Nie, ja mam teraz do końca życia, jak jest inny. To jest twój ostatni steak. Ale jak to się teraz tak zrobi? So truffle fries. Dzięki. Thank you. O Jezu, jak to smakuje. Good, good. Good? Good, amazing. Perfect. Really, very amazing. Mam kawałek złotego, nie waham się go użyć. Ale spróbuj najpierw złotego, a później spróbuj na przykład tego. I czekaj. Lubię, nie? Może.
no tak. Ale zapachy jakie w ogóle są, to jest... W ogóle jak się wbijasz w niego, on po prostu... Ale teraz zobacz co się dzieje w ogóle, że może mieć taką konsystencję. Nie jadłem smacznego, naprawdę nie jadłem smacznego mięsa w życiu. No kosmos. Bardzo dobry. Próbuję teraz pieczarkę, bo nie wiem czy... A kto to jest, ten ziomek, bo tego akurat nie znam. A no widziałem, że ktoś nagrał z autobusu. Czy może mnie zaskoczyć jakkolwiek? Jest zaskakująca, jest zaskakująca. Zaraz. Pieczarka. Smakuje jak pieczarka. Jakbym mógł, bym wziął kawałek Jojowi. O Jojo, jak przykro mi, że nie pojechałeś. To mógłbyś być ty, ale jednak jest Peter. Dobra, mam dwie różne cząstki. Testujemy. Widać, że każde ziarenko. Ja to jednak jestem w chuj dziwny gość. Tak mi się wydaje. Jakiś taki kurwa, nie ten... Nie wiem. ...które karmiło tą zwierzynę, było specjalnie dobrane i masowane wcześniej, podawane w odpowiedniej temperaturze, a dodatkowo jak wybrano nasiona, to najpierw 5 pokoleń one musiały obrodzić, żeby porzucić wszystkie zanieczyszczenia. Mniej więcej tak to smakuje. Ja już full. Już nie upnę więcej. Jak tam Krzysiu? Razem, mówię, peść. Razem, jak nic. Teraz przypominają mi się te letnie wieczorki grillowe, na których wrzucało się stek z Biedronki za 5 zł i mówiło się, że jest dobre. Nie było dobre. Myślałem, że przesoliłem, ale był idealny. Jeżeli chodzi o mięso, to naprawdę najlepsze jakie zjadłem, chyba resztę też potwierdzi. Dzięki z innej beczki. No, restauracja na najwyższym poziomie, nie ma co się oczekiwać. Mike się oparzył, jak dostał ten kawałek pierwszy. No, takie gorące już, ale nie chciałem pukać, dmuchać, bo... I to jest poświęcenie, Mike, właśnie. Tak. Teraz sprawy. No, ale to jest coś niesamowitego, jak on tutaj jest. Całkowicie inne doznanie, jakby miało nie być tutaj na seta, nie? W ogóle osoba, która naprawdę ma pewnie bardzo dużo zarabia. Dzięki doktorze Maradona. I tak to robi. No na tym jest zbudowany cały ten biznes, nie? Ale jednak jest to ten Dubaj, jednak go można najłatwiej spotkać i nam się udało. No, miłe przeżycie. Smutne danie teraz, czyli dzisiejszego wieczoru. Czyli tak zwany rachunek. A zrobił sobie zdjęcie z nim, czy nie zrobił? Piją, piją, piją. Tak, czas się rozliczyć. 6300 dihram. Plus VAT, tak? No i tutaj mamy steczki 1500, 1900 i 2000. Przy czym ten złoty wzięliśmy mniejszy, bo chcieliśmy, no nie wiedzieliśmy co nas czeka. A te potężne steki kosztowały 2000 po 2000 zł. Skąd ten tekst? Tak jest fajny, że to w ogóle Poland. Jak atakowali mnie, to mówili, że Wardęga robi live i zbiera pieniądze. Widocznie takie jest fajne życie. No, na CDA chyba to jeszcze jest. Ten ich odcinek. I teraz. Dzięki Jagendy. Jagendy. Cyk! Nie przeszła. Czekaj. Wód. No. Twój dzienny limit podleci został przekroczony. Nie wiem nic o dekanie. Na moment. Ja? Jest wód? Хорошо! Wiecie, jak się ktoś zachowuje, jak widać, że słoma z butów wystaje, to jest właśnie, o, to ruskie. Хорошо. Nie, śmieję się, nie? Ogólnie Polaków często mylą z ruskimi. Thank you. Nice to meet you. See you next time, yeah? Tak właśnie wyglądała kolacja u Nasreta. Przyszło, jak smakowało? Chłopie. Nigdy nie jadłem pyszniejszego steka, tak jak mówiłem. Myślałem, że te Biedronki są git na grilla. Grillowe wieczory letnie, ale jednak nie. No ale też sama otoczka, nie? Sam klimacik tego miejsca. I to i ten fart nasz, że udało nam się go spotkać, pomimo tego, że gość ma ponad 10 restauracji, więc mógł być w każdej innej, tak naprawdę. I był jeszcze bardzo miły, taki przyjacielski. Dał mi posypać solą, więc naprawdę było koza. Co, ja wam, kochani, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zostawiać łapki w górę, a i oczywiście wpadajcie też do przyjścia na kanał, bo też robię fajny film w Dubaju. No i co, żegnam się z wami i życzę wam miłego dzionka.
nie do końca kumasz, o co mi chodzi, Polaczki, ale spoko, jakby cię nie będę przekonywał, nie się czekać. Kto tam jeszcze wrzucił od nich odcinek? Poczciwy Krzychu, czy nie?